Na narty zaprasza ośrodek narciarski Czarna Góra. Na najnowocześniejszą, sześcioosobową kolej do Zieleńca zaprasza Winterpol. Białe szaleństwo na Słowacji. Zaprasza Maciej Kaczmarski, konsul honorowy Republiki Słowackiej. To już zakończenie sezonu narciarskiego. Dziś prezentujemy ostatnie informacje z Dolnego Śląska i Słowacji. Ci, którzy mają ochotę pożegnać się z nartostradami, mogą jeszcze odwiedzić Czarną Górę i Zieleniec. Zamknięcie obu ośrodków w niedzielę. Czarna Góra zaprasza na ostatnie narciarskie chwile do niedzieli, codziennie od 9 do 16. Wciąż jest po czym jeździć, mimo dzisiejszych opadów deszczu na nartostradach od 20 do 60 cm śniegu. Na niebie w najbliższych godzinach i słońce, i chmury, z których może popadać. Na termometrach od 0 do plus 13 stopni, przypomnijmy, w ośrodku jeździmy za połowę standardowej ceny. Podobna sytuacja w Zieleńcu, tam także w końcówce sezonu zmiana cen, oczywiście na korzyść klienta, nawet o 40%. Warunki na nartostradach strefy Winterpol dobre, nie ma lodu, jest za to śnieg. Pokrywa z białego puchu wynosi od 30 do 65 cm. Temperatura od minus 1 do plus 12 stopni, ośrodek czynny od rana do 16. U nas warunki dostateczne i dobre, na Słowacji dobre, ale tu sezon powinien jeszcze potrwać, także w pierwszych dniach kwietnia. Czołowe ośrodki naszych południowych sąsiadów także obniżyły ceny, zarówno za noclegi, jak i korzystanie z tras. Na najlepszych stokach obecnie około 70 cm warstwa śniegu, na termometrach od minus 2 do plus 10 stopni Celsjusza. Na narciarski raj, na Słowację, zaprasza sponsor serwisu. Na najnowocześniejszą, sześcioosobową kolej do Zieleńca zaprasza Winterpol. Na narty zaprasza ośrodek narciarski Czarna Góra.